Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcinku z Szakesund, Szakusund Fidgetus. Jesteśmy po weekendzie złota, trochę ścisza, bo się tutaj rozpędzał. Jesteśmy po weekendzie złota, 6660, 6490, no jest lekka przewaga druida, ale nie jest to coś super takiego, co nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Buty za dwa, co tu wiedźma dzisiaj chce? Nakrycia głowy, czapki, o patrzcie, nie mam czapek, zbieram od nowa itemy, wiecie, była wiedźma przecież, nie? Była wiedźma, jest czysto, w ten weekend będzie wul ten wspaniały nasz helelelewator, a to znaczy, że zbieramy aktywnych członków gildii, więc szukamy jednego członka jeszcze, żeby był aktywny. Pozostali sobie radzą świetnie. Przynajmniej jak są i jak klikają, to se radzą świetnie. Tu wszystko odpalone, powolnymi krokami ten Tredecylion się może zbliży, ale jestem zawzięty, ani grzyba nie dam na to gówno, ani grzyba. Dlaczego ani grzyba? Bo później sami się wkręcacie, dajecie grzyba na to gówno, a później się sami nakręcacie, że trzeba dać grzyba, żeby poszukać runy, a nie daj Boże, jak znajdziecie dobrą runę na broń, to daj grzyba na przerzucenie runy na nową broń. To jest samo napędzające się koło zagłady. Samo napędzające się koło zagłady, gdzie najpierw wydajecie grzyby, żeby szybciej dostać runy, żeby potem szybciej wydawać grzyby na to, żeby dostać runy, żeby potem walić grzyby w przekładanie run z itemu na item, a najprawdopodobniej z broni na pewno. Więc nie mam zamiaru tutaj uczestniczyć w samo napędzającym się gównie, więc nie będę się napędzał sam. Sam siebie napędzać nie będę. Ni. Powiedziałem sobie ani grzyba w to badziewie i słowa dotrzymam. 9-11-800, bardzo dobry telemarketing. Znajdźmy sobie jakiegoś bohatera w podziemiu. Nim będzie tym razem wyjątkowo Drark. Tym razem wyjątkowo Drark. Niesamowite, nieprawdaż? No bo jest to wyjątkowa historia Drark. Prawie zawsze jest. Chyba zawsze nawet jest. Jezu, dlaczego ja klikam, a to dziwne rzeczy klika? Także Drark jest. Siedmiogłowa hydra. Patrzcie, siedmiogłowa hydra Haps może niedługo mieć. Szkoda, że tak blisko jesteśmy. 457, 383, 70 milionów w hydrę? To jest dość dużo. Maćku, za parę dni, jak tutaj się gildia spręży, rozpręży i wypręży, to może siedmiogłowa hydra pójdzie. Nowy serwer międzynarodowy lece. Kołbucek dzisiaj przegrał ogień na ogień. Kołbucek. Kołbucek. On sobie bucek, a my sobie koło. Legend Mark. Nie mam. Też przerżną wodą na ogień. Eze. Moi drodzy, eze. No takie eze to nie było. Hydrowir musiał tutaj majtki zmoczyć. Jedi Skiller. Federacja. O. Światłem na ogień. No światło to mamy mocne. Światło to mamy potworne. I tutaj nie ma raczej wątpliwości, dlaczego żeśmy wygrali światłem. No, światło to podejrzewam. Marcie Heraldon przegrał. No dobra, ale tu jednoruk prawie nietknięty. No, prawie nietknięty. Skuper wczoraj był. Skuper był wczoraj. Jak była ziemia, odcinek był nagrywany dla wspierających tuż po północy, więc nie wszystkie ataki zrobiliśmy, więc macie okazję zobaczyć. Skuter. Tyrek przeciągnął trzy pety ostatnie. Taki koks. No i Man of Rohan. Został wyrochany. Man of Wyruchany. Wyrochan. Man of Wyrochan został wyrochan. Jęzognik z Easy Carry. To tyle, jeśli chodzi o pocztę. No nie mam tu ostatnio szczęścia z Madziarami, żeby coś pokazać. Przerżnęliśmy dwie ostatnie walki. Więc no, czekamy, kiedy się znowu odbiją. Wierzymy, że się odbiją. No tutaj Conroy zdecydował, że kończy przygodę. Bez słowa zginął. Mnie to nie dziwi. W tej grze jest to wszystko przecież normalne. Więc no nic na to nie poradzimy. Nic na to nie poradzimy. Została nam ostatnia walka petów, to let's go, ziemia, let's go. No ziemia przegramy, nie mamy 19 peta, 15 słaby, więc no tutaj Szczerbun pokonał, ale tutaj jest Tyrek, nawet jak Jęzogniksa pokona, a nie pokonał, to bez szans. Bez szans. Po weekendzie Golda, może Gold Skoła, bo w weekend Golda nie było za bogato. Coś tam było, ale nie za dużo, a tutaj widzę, że jest owoce są. Weekend owoców, mało owoców. Po weekendzie owoców, dużo owoców. Okej. Okay. Co to za rzęch? Piękny, no piękny. Takiego rzęchu potrzebowałem, żeby rzucić plakat dzisiaj. Tyle wam powiem.
No i czapka do wiedźmy. No, doskonałe dwa itemy z koła. Jeden na rzęch, a drugi na pieniądz. Czego chcieć więcej? Niczego. Nakarmić Don Jinjona i nakarmić Maguta, nakarmić Krapiera i Wydrzewia. Taką serię karmimy. Teraz tutaj Smołki. No i co? No i w wodzie 200, 200, 200, 200, no to krok do setki, nie? To krok do setki. Jabłko wrzucamy gdzieś. Zbierajmy, bo jak kiedyś dostaniemy kloca, to nie musimy wydawać. Tu natomiast możemy sobie już szaleć, tu możemy sobie już szaleć, bo to bez znaczenia, tak? Możemy tutaj sobie dokonywać pewnego rodzaju szaleństwa. Rozmontuj przedmioty, pozwól wiedźmie zaczarować sobie ptaka. Nie damy obcej babie z krzywym nosem nic do ręki, co by miała zaczarowywać. Żadnego czarodziejskiego fleta nie dostanie. Niech spada na szczaw. Wszystko mamy zrobione, no. Wszystko mamy zrobione. Tak? Jesteśmy zadowolonymi posiadaczami 701 grzybów. A właśnie jak tam w petach stoimy? Jak tam w petach stoimy? O, Conroy. Czy dołączył jednak? Nie, skończył przygodę. Conroy. O, w opisie jest the end? Nie ma. Jest 400 level, swoje zrobił. Yasuo może już wrócić do domu. Pupile, top 100. No i dobrze, o, koza z nosa nad nami. Koza z ucha, no dobrze. My z tą kozą z nosa często się spotykamy na jakichś walkach PvP. Mam dość zbliżone levele. Bardzo często mam go w walkach tutaj tych arenowych. Zresztą wiecie, bo często się spotykamy. No i ma całkiem chyba niezłe statystyki. 8000, 12500, 7, 3500. Czyli tu ma 3500 więcej, a ja tu mam 4500 więcej, więc tylko 1000 różnicy statystyk, to przyzwoite statystyki ma hop. Chociaż koza to ona powinno być, więc ona chłopo koza. Nie wiem, czy to chłop, czy kobita, ale powiedzmy, że koza to łona ma. Ona koza ma bardzo dobre statystyki. Ona koza ma bardzo dobre statystyki. Dobra. Chodźmy tutaj do gościa, który jest biedny i okradany non stop. Czy ja się tu przebrałem? Tak. To teraz tu się trzeba przebrać na razie. Żeby odebrać wspaniały wehikuł, 10-110, no, mogło być lepiej, ale jest więcej expa niż u druida, mniej golda niż u druida, więc to się tam mniej więcej zakłada się jedno na drugie, nieprawdaż, prawdaż. Jeśli chodzi tutaj, to jest dokładnie to samo, 2900-3800 i my szybko tego 100 kibla kolejnego nie podniesiemy, no bo potrzebujemy 51 seksdecylionów, mamy 5. Więc zanim my tutaj pierwsze coś podniesiemy, to będzie raczej tutaj te okolice 22 seksdecyliony, co i tak nam każe zrobić rund tych 1,04 seksdecyliona ze 20, żeby te 22 zarobić, więc to jest doba ponad, więc to jest dla nas taki system, w którym będziemy sobie robić resety i robić to 2900 do 3800, dopóki będziemy biedni, może nawet na 3 decylionach dopiero nam się uda wbić 3000 kibla, zobaczymy, a tak na razie reset za resetem. Bez żadnego wzrostu wartości areny. Kibel tu nic. Nakrycia głowy również umaga nakrycia głowy, to ciekawe. Masz jakąś czapkę tu? Nie masz, tu masz czapkę. 5 milionów, to za mało. 5 milionów to za mało za taką czapkę. Za tą czapkę 5 milionów też za mało. A ta czapka ile? 10 milionów. O, to może bym ci taką czapeczkę nową założył z ulepszoną jakości przedmiotu na odporność na ogień. Plus 33. Gdyby była sytuacja taka, że to nie jest mój ostatni beryl, to pewnie bym to zrobił, ale że to jest mój ostatni beryl, to nie mogę. To nie mogę, moi kochani, nie mogę. Nawet przez nogę nie mogę. Właśnie tu światło słabo, tam już Magut kończy, a tu jeszcze Rogun i Magut, więc mało dostaliśmy tutaj jedzeń świetlanych. Za to jabłkami pasiemy klocka. Tutaj musi iść tu. No i można tu już też dorzucać, bo to jest bez znaczenia. I tutaj do Kroksa niech sobie setkę wbije. No zobaczmy ostatnią walkę petów. Raczej przegrana, bo to jest ta sama sytuacja. Klocek jest, ale jeszcze jest za słaby. No jeszcze jest. Jeszcze nie jest tu strong. Jeszcze nie jest tu strong. Dokładnie. Było blisko. Pół rozpira zostało. Było blisko. Jeśli chodzi o pupila gildyjnego, ośmiogłowa hydra, tutaj do ósemki dość daleko. Dość bliżej mamy do siódemki. Tutaj na W46, to ciekawe. Siedmiogłowa hydra prawie pada i jest szansa, że wyrównamy te plakaty dość niedługo. To śmieszne. To śmieszne by było, jakbyśmy wyrównali te plakaty. Chodźmy na koło. 170 milionów. Jedziesz, chłopie. 10 paczek po 15. Raz. 5 milionów. Mało.
10 paczek po 15 golda. Halo. Dobra. Jest raz. 10 paczek po 15 golda. Halo. Halo. W ogóle mnie nie słucha. To trzymamy dla klocka, to możemy tu dorzucić. Niech mo, nie? Niech mo. W ogóle mnie nie słucha. Jest inny problem. Nie wypadł nam żaden złomu. Żaden złomu nam nie wypadł. To jest dla nas problem. Można jeszcze liczyć, że wypadnie jakiś złom nam tutaj stąd. Siemano, przyszedłem po złom. Oczywiście nie ma możliwości żadnej matematycznej, żeby tu wypadł item złom do kibla. Ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli. Jak pech to peszek. Drewno, kamień, Boże, ile cudów z natury. Kiedyś był taki event, pamiętacie? Dary losu. Rysio Rynkowski wjeżdżał i miał swój event. I było dary, dary losu, drewno i kamień, chuj, nupa i kamień i kupa, drewna i kamień i kupa. A nic nie dał. Nic nie dał, tu nic nie dało, tu nic nie dało, tu nic nie mamy, nic nigdzie nie dało. Walki przerżnięte, jabłka zostały, no dramat, drama. Za to Banshee dzisiaj dała nam właśnie z zadania tą czapeczkę, którą wam pokazywałem, to z misyjki była. No i dużo walk petów. Wygraliśmy dzisiaj, nie, to wczoraj jest, czyli jedna z wczoraj, czyli dzisiaj były trzy winy. Wygraliśmy z Otille. Otilla. Dostał łom od Otilla. Cokolwiek by to znaczyło. Dostał łom od Zordan. Z Entasafagazege Filigligen. Encefasakaze Wig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 
i dostał pomoc na Dixie z Metro. O, Metro lać to przyjemność. Od razu dzień udany, Metro zlać w petach. To dzień udany od razu. Od razu dzień udany, Metro zlać w petach. Easy, piękna historia. Aulagar Pustomix to będzie z wczoraj, husaria, no husaria. Aulugar Pustomix. To będzie jakiś galanonim, to będzie jakiś galanonim. Ale easy zwycięstwo. Satanim jakiś zaatakował Susari i się odbił. Dobrze, dobrze. Co to zostało nam? Kibel. No i teraz ten kibel i to jest pytanie. To nie jest plakata. To nie jest plakata, moi drodzy. Nie ma tu plakata w rzucie pikata, nie? Z itemów, które mam, no mam 2 miliony. No mógłbym poświęcić item za 2 miliony, żeby sobie wrzucić do kibla, ale czy warto? Epika na pewno nie warto, tym bardziej, że mam tylko 4 już. Nie warto. Powiem wam, że po prostu dzisiaj sobie kibel odpuścimy i tyle. I tyle. Bo on mi nic nie daje. No co, wy tam 2 miliony, żeby sobie 25 aury wbić, to ja sobie za to wbiję 75 aury, bo wrzucę 3 złomy po 700-800 tysięcy, nie? To po co mi to? Niech się świeci, no nie wrzuciłem. Nie ma z tym związanego expa, nie ma z tym związanego golda, nie daje to żadnej nagrody, więc... Więc nie, no. Gra nie dała dzisiaj żadnego itema do kibla, to nie ma itema do kibla. Proste. Proste. To tyle, kochani. Trzymajcie się. Siemanderko i pa!